Cześć wszystkim, z tej strony Chanela, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. W tym momencie, kiedy właśnie oglądacie ten filmik, ja jestem w trakcie spełniania swojego największego marzenia, czyli wyjazd do Nowego Jorku. Wow, nie wierzę, że to powiedziałam, ale zaraz Wam wszystko przedstawię, jak to wyglądało od początku. Jednak zanim przejdziemy do opowieści, chciałabym Was zaprosić na śledzenie mnie na Snapchacie oraz na Instagramie, żebyście mogli wraz ze mną zwiedzić ten Nowy Jork właśnie w tym momencie. I tak, poleciałam tam z Rezim, Multim i Glam albo Gram Paulą, więc to nie jest żaden clickbait. Już Wam opowiadam, jak to było. Moim największym marzeniem od takiej małej dziewczynki był wyjazd do Stanów, do Ameryki. I tak naprawdę wiele razy próbowałam brać udział w różnych konkursach, no ale nie udawało mi się. Raz byłam tak bardzo blisko, to było 3 lata temu. Wzięłam udział w konkursie RMF FM do Orlando na koncert One Direction jeszcze wtedy. Tak naprawdę nie sądziłam, że uda mi się przejść do drugiego etapu, a trzeba było po prostu stworzyć coś związanego z One Direction. Ja wtedy zrobiłam kubki. I przeszłam i już potem tak się w to wdrążyłam, że stwierdziłam, że będę przejść do końca. Jednak moim największym błędem było to, że nie do końca przeczytałam regulamin i nie wiedziałam, że trzeba mieć wizę do Stanów, biorąc udział w konkursie. Dlatego szybko z rodzicami udało mi się wyrobić wizę w tydzień, więc wow. Ale niestety, czy może stety, tak się stało, że w radiu RMF FM zajęłam drugie miejsce. I tak, pierwsze miejsce był wyjazd do Orlando, a drugie miejsce takie pocieszające to były wszystkie płyty, które wtedy już praktycznie wszystkie już miałam. I jeszcze do tego taki duży, duży, ogromny plakat. Ale wiadomo, nie satysfakcjonowało mnie to. Jednak teraz z perspektywy czasu wiem, że nawet jakbym wygrała, to pewnie tą nagrodę by mi odebrano, ponieważ w tym momencie, kiedy brałam udział w konkursie, wizy nie miałam. Byłam w trakcie jej wyrabiania, dopiero po 3 dniach konkursu bym mogła im tą wizę wysłać. Więc w sumie nawet dobrze się stało, że może nie wygrałam, ale obiecałam wtedy sobie, że mimo wszystko, że nie wygrałam, kiedyś tą wizę wykorzystam, a dostałam ją na 10 lat, dlatego nie śpieszyło mi się jakoś bardzo. I od tego momentu, od tego konkursu, tak powiem szczerze, dostałam trochę takiej nauczki i w sumie przez to, teraz biorąc udział w innych konkursach, bardzo dokładnie czytałam regulamin i wszystko sprawdzałam nawet po 100 razy, żeby wiedzieć na 100%, że wszystko spełniłam. I tak jak mówiłam, moim największym marzeniem było pojechać do Stanów. Prosiłam się wujków, naprawdę. Oglądałam dużo z rodzicami jakichś wakacji, jakichś, no nie wiem, podróży, jakichś wycieczek. Nawet studia oglądałam, kursy do Stanów, no wszystko co się dało, nawet chyba pracę też oglądałam. Ale jakoś tak, no nie umiałam się za to zabrać, nic mi nie wychodziło, ale nie poddawałam się. I nagle któregoś dnia zauważyłam, że Rezi dodał filmik, a że go subskrybuję, to mam od razu powiadomienie. A, tytuł mnie zachęcił, bo miał coś takiego, że poleć ze mną do Nowego Jorku. No, czy coś takiego. Zobaczyłam, przeczytałam cały regulamin, potem zobaczyłam jeszcze filmik od Reziego, od Gram Pauli. No i ogólnie, co trzeba było zrobić, jakie były zasady. Zasady były dosyć proste, dlatego stwierdziłam, że wezmę udział. I jak przeczytałam ten regulamin, no to wydawało naprawdę się wszystko proste. Trzeba było po prostu opisać swoje ulubione wspomnienie, jakiekolwiek, obrobić zdjęcia w aplikacji HP Sprocket, którą się pobierało na telefon, no i następnie napisać parę zdań, opisać to wspomnienie i wysłać. I w sumie to było tyle. Ja jako swoje najlepsze wspomnienie opisałam Dominikanę. Tak naprawdę był tam limit słów, więc za dużo nie mogłam się rozpisywać. Chciałam jak najlepiej i najładniej, jak potrafiłam, streścić to moje wspomnienie. No i wysłałam. I powiem Wam, że zapomniałam o tym konkursie. Serio zapomniałam. Mimo, że to był Nowy Jork, że ten nie sądziłam, że uda mi się wygrać, że no, że coś takiego się może stać, dlatego trochę to olałam, ale też z drugiej strony tutaj miałam jakieś sprawy rodzinne, studia i tak jakoś człowiekowi to wyleciało z głowy, a pamiętałam tylko, że wyniki mają być przed świętami. No i w jednego dnia, kiedy to był właśnie już dzień wyników, ja o tym zapomniałam, tak jak mówiłam Wam wcześniej, wracałam samochodem ze studiów, a kończyłam dosyć późno.
i dzwonił mi telefon w samochodzie, więc stwierdziłam, że nie będę odbierać, a też byłam na autostradzie, dlatego nawet głośno mówiący nie wchodził w grę, więc odrzuciłam, no i w sumie tyle. A widziałam, że jakiś nieznany numer, no to tym bardziej jestem taka, że jak widzę nieznane numery, no to rzadko kiedy odbieram. Ale potem jak przyjechałam do domu, znowu ten numer dzwoniłam. Mówię, kurczę, może to jakaś współpraca, może to coś, no warto chyba odebrać. No i odebrałam, przedstawia się pani, ja tak słucham, taka wiecie, zdezorientowana. I jeszcze koleżanka miała przyjechać, albo nawet wtedy przyjechała i w tym momencie odbierała mój obrazek Dua Lipy, więc to było takie troszeczkę zamieszanie. No i na początku myślałam, że ta pani chce mi sprzedać jakiś produkt. Ale potem mówi, że się mnie pyta, czy ja jestem Kamila Gutomska i czy brałam udział w konkursie Sprocket w Wielkim Mieście. Ja tak słucham, nic ta nazwa mi nie mówi. No i się pytam jeszcze raz, jak się ten konkurs nazywał? Ona Sprocket w Wielkim Mieście. No i kurde, tak myślę, w ilu konkursach wzięłam udział przez ostatni czas, a w sumie chyba w dwóch albo w trzech wzięłam wtedy udział, jakoś tak. No i mówię, kurde, nie pamiętam tej nazwy. I mówię, że nie. Pani taka cisza, ja taka cisza. I w tym momencie tak naprawdę moja przygoda z Nowym Jorkiem mogła się zakończyć, bo pani mogła powiedzieć, no okej, dziękujemy, do widzenia. A powiedziała, no ale chodzi tutaj o HP, o youtuberów i wyjazd z youtuberami. Ja mówię, o Boże, no oczywiście, że brałam udział. Od razu mi się przypomniało, że HP i ten. No wiecie, zapomniałam kompletnie. No i ja już byłam taka podjarana, wszystko ten, ale mój tata mnie sprowadził na ziemię. Mówi, Kamila, może tylko sprawdzali. Nie stresuj się, nie ciesz się, jak ktoś ci nie powiedział prosto, że wygrałaś, nie nakręcaj się, może tylko sprawdzają uczestników. No i tak też zrobiłam, ale pamiętam taką sytuację, że byłam z mamą i dzwonił mi telefon. I ja mówię, Boże, mamo, dzwonią do mnie. Patrzę, mój chłopak. Ja mówię, no świetnie. No i tam rozmawiamy chwilę i mówię mu, no, że muszę kończyć, bo wiadomo, żeby na linii i nikt... No żeby linia nie była zajęta, bo ją chcieli do mnie dzwonić, to ojeju, to nie mogę przecież rozmawiać z nikim. No i później, nieważne kto do mnie dzwonił, odrzucałam, żeby wiadomo, linia nie była zajęta. Ale tak się stało, że już nikt do wieczora nie zadzwonił. I byłam taka podłamana, wiecie, no jednak tata miał rację, mówię, kurczę, no szkoda, no ale nieważne. Sprawdzałam też, czy jacyś youtuberzy coś o tym mówią, ale nikt nic nie mówił, wszystko było, wiecie, takie ciche. Nawet na stronie Eski, bo organizował ten konkurs Eska z HP, nic nie pisało. No i stwierdziłam, że sobie zagram Simsy, żeby się odstresować, ale tak naprawdę i tak się nie umiałam skupić. Byłam już troszeczkę taka podłamana. I nagle tata krzyczy z dołu. Kamila, jedziesz! Kamila, lecisz! Ja tak, o co chodzi? Moja babcia na dole siedziała obok taty i tak się ponoć wystraszyła, że nie wiedziała, co się dzieje, o co mojemu tacie chodzi. Ja mówię tak, znając mojego taty, no to na pewno sobie ze mnie jaja robi, jak to zwykle, jak my sobie to nawzajem robimy. Ja mówię, jak on sobie w tym momencie zrobi ze mnie jaja, to ja będę rozpaczać do końca życia, że to naprawdę nie ja. No i schodzę na dół. Tata mi pokazuje stronę Eski, renderuje się, nagle się odświeżyła. Tata zjeżdża na dół, patrzę, drużyna Reziego. Ja mówię, Boże, moje nazwisko widzę. I w tym momencie, ja myślałam, że to jest jakiś sen, ja mówię, tato, uszczypnij mnie. Tata mnie uszczypnął i zaczęłam piszczeć, krzyczeć, płakać, wszystko co się dało. Naprawdę to była taka radość, że nie macie pojęcia. I tak, były do wyboru trzy drużyny. Drużyna Reziego, Multiego i Graham Pauli. Ja wybrałam drużynę Reziego, w sumie z tego względu, że powiedzmy, że dzięki Reziemu też zaczęłam nagrywać, bo on był pierwszym youtuberem polskim, którego zaczęłam oglądać. Więc stwierdziłam, że to będzie super sprawa być z nim w drużynie. A też Rezi jest ze Śląska, więc drugim powodem jest to, że też ja jestem ze Śląska i stwierdziłam, że Śląsk musi się trzymać razem. Ale stwierdziłam, że nie będę się z nikim tym na razie dzielić, bo wiecie, poprzedni konkurs nauczył mnie troszeczkę pokory, że dopóki nie sprawdzą wszystkiego i nie powiedzą mi, że na 100% jadę, nigdzie tego nie publikowałam. Ale tak naprawdę powiem wam, tak jak mówiłam wcześniej, wyniki były przed świętami, więc nie mogłam sobie wymarzyć chyba lepszych świąt, lepszego zakończenia roku, a też chyba 2 tygodnie wcześniej, czy nawet tydzień, świętowałam 100 tysięcy subskrypcji na kanale, więc naprawdę tamten rok uważam za idealny, a ten jeszcze lepszy już od tego momentu, że właśnie w tym momencie jestem w Stanach i ja w to dalej nie wierzę i to naprawdę jest dziwne uczucie, serio. Bo ja o tym mówię, a tak naprawdę wciąż tego nie czuję. Może teraz, będąc już tam, to co czuję, ale wątpię. Wydaje mi się, że dalej śnie, czy tam majacze, wiecie, no.
bo coś niemożliwego. I najgorszy w sumie okres to było te sprawdzanie, ta weryfikacja wszystkiego. Ja od razu jak wygrałam, sprawdzałam jeszcze regulamin, czy na pewno 100% wszystko dobrze zrobiłam, ale tak, na szczęście wcześniej przeczytałam regulamin cały dokładnie, tak jak mówiłam, poprzednia sytuacja mnie dużo nauczyła. I tak też zrobiłam. Rodzice do dzisiaj też nie wiedzą, że tak mi się udało. Mówią, że ty masz takie szczęście, że to jest niemożliwe. Tak naprawdę powiem wam, że to jest mój trzeci albo czwarty konkurs, który wygrałam. I w sumie zawdzięczam dużo sobie, bo jakbym nie ja wysłała te zgłoszenie, nie ja bym go napisała, to bym nie wygrała, to bym nie poleciała, to bym nie spełniła swoich marzeń. A też z drugiej strony komuś spodobało się to, co zrobiłam, to co wykonałam, to co napisałam. Więc też za to serdecznie dziękuję. Kiedy już na 100% wiedziałam, że mogę, że lecę, że to jest to, to dalej nie wierzyłam i nie chciałam za bardzo się z tym dzielić. Wiem, że coś tam napisałam na Instagramie, ale to wiecie, takie dalej było, że dopóki nie polecę, nie chcę nic głośno mówić, no bo jednak się bałam tego, że to może zostać odebrane jako może chwalenie się, albo wiecie, co gorsza, że jednak coś się stało i nie pojedziemy. No wiecie, nie chciałam zapeszać po prostu. Tak naprawdę wygrało 6 osób i każdy youtuber w drużynie miał 2 osoby. Niestety tak się złożyło, że 2 chłopaków zostało zdyskwalifikowanych za to, że nie mieli ważnych paszportów. Więc z tego wyniosłam, że gdybym wygrała w tamtym konkursie do tego Orlando, to i tak by mi tej nagrody nie przyznano, bo byłam w trakcie wyrabiania wizy, tak jak oni byli w trakcie wyrabiania paszportów. Więc tak jak mówię, nauczkę dostałam i jak wybierzecie udział w konkursie, czytajcie naprawdę po kilka razy, albo dajcie jeszcze komuś do przeczytania, czy na pewno wszystko dobrze wypełniliście, albo czy spełniacie już po prostu warunki, które organizator narzucił. Bo to jest bardzo ważne, a potem nic fajnego się tak rozczarować i wiecie, no to jest chyba jeszcze gorsze niż nie wygrać od razu, a widzieć, że się wygrało, już przez chwilę mieć tą nadzieję, a potem wiadomo, no, to nie jest fajne uczucie. Pamiętam też dobrze, że rozmawiałam z mamą o tym Nowym Jorku i mówię, że bardzo bym chciała iść na Times Square, mega bym chciała iść. I później wieczorem jakoś dostajemy maila wszyscy, że hotel mamy na Times Square. Ja mówię, kurde, nie wierzę w to. I wtedy zrozumiałam, że chyba jak mówię swoje marzenia na głos, to się spełniają. Naprawdę, no nie wiem, ale to tak... Tutaj powiedziałam, że chcę Times Square, no i... hotel potem mamy na Times Square. No naprawdę, no coś niesamowitego. Wiem już to doskonale, że będzie to moja przygoda życia. Pewnie już jest moją przygodą życia. Dlatego, tak jak mówię, zapraszam was na jego Snapchata, zapraszam was na Instagrama, tam będzie mnóstwo snapów, mnóstwo zdjęć, no i też będzie vlog, albo taki jeden konkretny, albo kilka vlogów. No i mam nadzieję, że uda mi się coś kupić dla was, żebym mogła jakiś konkurs zorganizować i też wam jakoś troszeczkę tego Nowego Jorku przywieźć, oddać, wiecie. Chciałabym bardzo coś takiego dla was zrobić. Tak naprawdę dużo osób mówi mi, że ja mam szczęście, że oni nie biorą udziału w konkursach, bo nie mają szczęścia, ale to jest błąd, bo naprawdę jeśli ma się marzenia, warto dążyć, nieważne w jakim stopniu i nieważne jak, ale żeby je spróbować spełnić, bo życie jest krótkie i nie warto patrzeć na innych, tylko trzeba patrzeć jednak czasem na siebie i na swoje marzenia i dążyć do nich, choćby się nie dało i tak wierzyć w to, że się uda. I ja jestem na to idealnym przykładem, dlatego serio kochani, bierzcie udziały w konkursach, bo konkursy dużo dają. W dzisiejszych czasach już nie ma czegoś takiego, że konkursy są ustawiane. Takie wysokie marki nie mogłyby sobie pozwolić na ustawkę, bo jeśli to by wyszło, to by było naprawdę dramat straszny. Więc uwierzcie mi, to nie są ustawiane rzeczy, to naprawdę są wybierani ludzie na podstawie tego, co było zawarte w regulaminie. I później jest, która praca była najlepsza, no i te zostają wybierane. No wiadomo, konkurs to konkurs. Liczą się umiejętności, liczy się kreatywność. A kreatywność w dzisiejszych czasach naprawdę jest bardzo ważna. Więc w sumie to by było tyle chyba z tej mojej całej historii. Tak jak mówiłam, warto wierzyć w marzenia i warto je spełniać, warto brać udział w konkursach, ale pamiętajcie, czytajcie te regulaminy, bo regulaminy są najważniejsze w tym momencie, kiedy bierzecie udział, kiedy postanowicie już wziąć udział w konkursie. A tymczasem ja się z wami żegnam.
Pamiętajcie o subskrypcji mojego kanału, jeśli się tam moja krótka opowiadka Wam spodobała, to zostawcie kciuka w górę, skomentujcie filmik, no i zapraszam Was również na mojego Snapchata i Instagrama. A my widzimy się już w kolejnym filmiku i mam nadzieję, że będzie już to filmik z Nowego Jorku. Do zobaczenia, pa pa!